Ojciec Paweł Florencki, słynny myśliciel, teolog, filozof, zamęczony w sowieckim łagrze, powiedział o tej ikonie: jest Trójca Rublowa, więc jest Trójca Święta. Paradoks. Chcę mówić o tej najsłynniejszej z ikon świata, namalowanej przez świętego mnicha Andrzeja Rublowa do ławry troicko-syrgiejewskiej jako ikonę namiestną w ikonostasie, a więc ikonę wskazującą na wezwanie świątyni. Zwracam uwagę, że do tej pory bardzo rzadko spotykano świątynię pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy. To właśnie wielki mistrz duchowego życia, w którego wpatrzony był Andrzej Rublow, jeden z największych świętych ziemi ruskiej, święty Sergiusz Radoneżski, był wielkim czcicielem Przenajświętszej Trójcy. To właśnie gdzieś wizje tego mistyka oddziałały na mnicha Andrzeja i podpowiedziały mu, jak przedstawić scenę, która właściwie jest sceną biblijną, ponieważ Rublow sięgnął do tematu znanego dobrze w tradycji greckiej, ale też i ruskiej, filoksenia Abrachu, a więc gościnność Abrahama. To jest ta dobrze znana scena z Księgi Rodzaju, kiedy do starego już Abrahama, siedzącego pod dębem Mamre, przychodzą trzej młodzieńcy, których Abraham gości i każe Sarze przygotować pod płomyki, ubić cielca, a ci młodzieńcy zwiastują mu, że za rok o tej porze będzie miał syna. I to historyczne, biblijne przedstawienie Rublow uczynił przedstawieniem teologicznym i dogmatycznym. Wyeliminował z tej ikony cały historyczny kontekst. Nie znajdziemy tam Abrahama, nie znajdziemy tam Sary. Mamy tam tylko trzech młodzieńców, interpretowanych jako aniołów, których już ojcowie Kościoła odczytywali jako tajemniczą prefigurację Przenajświętszej Trójcy. Zasiadają oni na tronie, który jest ołtarzem. Język staroruski nie rozróżnia tych dwóch rzeczywistości. I tron, i ołtarz określane są jednym terminem, prestołu. Ich postaci, ich sylwetki, ich chitony i himationy, w które są odziani w przepięknej kolorystyce, ich skrzydła układają się w doskonały okrąg, który powtarza się w trzech aureolach, powtarza się nawet w kosmykach ich włosów. Ta ikona w jakiś genialny sposób pokazuje tajemnicę Trójcy Świętej, o której wszystkie nasze słowa będą za małe, aby ją wyrazić i udźwignąć, a mianowicie tajemnicę jedności i troistości osób wzajemnie do siebie pochylonych, wzajemnie się słuchających, a odbywa się właśnie święta narada nad odkupieniem świata. Dlatego pośrodku tego prestołu, pośrodku tego tronu ołtarza znajduje się kielich, a więc ewokacja Eucharystii, a poniżej w takiej malowanej perspektywicznie wnętrze, sześcianie, odnajdujemy właściwie symbol całego kosmosu. Jest więc ta scena spotkania z Abrahamem niejako wyjęta ze swojego historycznego hic et nunc, historycznego czasu i przeniesiona w wieczność. Po lewej stronie dom w głębi ewokuje oczywiście namiot Abrahama i Sary, ale to jest przecież dom przyszłej Nowej Jerozolimy, a drzewo, które widzimy po środku, może lekko po prawej stronie, które gdzieś swoje niewidzialne korzenie zapuszcza w tym ołtarzu, którym jest świat, to drzewo przypomina i drzewo wiadomości, i upadek pierwszych rodziców, i drzewo krzyża, bo legenda mówi, że to właśnie z tego drzewa będą wyciosane belki krzyża, a jednocześnie drzewo już nowego raju przez ten krzyż dla nas otwartego. No i góra, miejsce, gdzie
niebo styka się z ziemią. Przypomnijmy tutaj te wielkie biblijne góry Synaj, gdzie Mojżesz otrzymuje tablicę dekanologu. Nebo, gdzie umiera i skąd widzi utęsknioną ziemię obiecaną. Synaj, Syjon, gdzie Abraham składa w ofierze Izaaka i wedle tradycji to tam właśnie będzie zbudowana Jerozolima. No i wreszcie góry Jezusowe, góry Nowego Testamentu, górę błogosławieństw, górę przemienienia, którą Orygenes, a za nim cała tradycja, identyfikuje z Taborem, górę Kalwarię, aż po górę Wniebowzięcia, którą tradycja identyfikuje z Górą Oliwną, a więc to miejsce, w którym niebo styka się z ziemią.